Przez 2 dni ekipa Fundacji Ronalda McDonalda goszcząca w Lidzbarku specjalnym ambulansem bezpłatnie i bezpiecznie przebadała blisko 100 dzieci. Program jest nastawiony głównie na kwestie onkologiczne, ale przy okazji można było wychwycić u dzieci inne zmiany chorobowe. Przyszłam, żeby zbadać moich chłopaczków, żeby być spokojną, czy wszystko z nimi dobrze. I aby na pewno są zdrowi. Jak najbardziej, chłopaki dzielni byli i wszystko się okazuje, że jest w porządku. Uwadze mieszkańców Lidzbarka z pewnością nie uszły odnowione elewacje wielu budynków w mieście, zarówno zabudowy wielorodzinnej, jak i zabytkowych kamienic. Przy okazji remontów w jednym z bardziej widocznych miejsc pojawił się herb Lidzbarka, wykonany przez Patryka Czaplińskiego. Pożyczyliśmy od strażaków podnośnik, na podnośniku postawiliśmy projektor, no i cała praca została odrysowana. Następnie farbami cały kontur zrobiony, no i później wałek, pędzle, mniejszy wałeczek, większy. No i tak pomału i się zrobiło. W czwartek 14 grudnia w hotelu Welskim obchodziliśmy 50-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej wyjątkowej okazji co roku pary, które obchodzą ten wyjątkowy jubileusz, odznaczone są specjalnym medalem przyznawanym przez prezydenta Polski. 12 par z terenu naszej gminy, które w związek małżeński zawarły w drugiej połowie 1967 roku, z rąk burmistrza Lidzbarka odebrało to wyjątkowe odznaczenie. Lidzbarskie Mikołajki w mieście to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń przedświątecznego czasu. Nic dziwnego, ten dzień w całości wypełniony był atrakcjami kulturalnymi oraz sportowymi, zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Punktem kulminacyjnym było udekorowanie imponujących rozmiarów choinki stojącej na przykościelnym placu, czego oczywiście w towarzystwie świętego Mikołaja dokonał burmistrz Lidzbarka. Lidzbarski Jarmark Sztuki. Pod tą nazwą odbył się tegoroczny kiermasz bożonarodzeniowy. Barwne wydarzenie prezentujące sztukę i świąteczne kulinaria w sposób nawiązujący do regionalnych tradycji. W tym roku jego miejscem był po raz pierwszy bulwar nad Welem, gdzie w urokliwej scenerii swoje stoiska ulokowało 18 wystawców, okolicznych sołectw oraz artystów rękodzielników z regionu. Lidzbark z bardzo bogatą tradycją, można powiedzieć, odbywania targowisk miejskich w każdy czwartek, teraz spotyka się przedświątecznie w atmosferze kolęd, w atmosferze pachnących dań świątecznych, ale także pięknych, własnoręcznie zrobionych ozdób choinkowych, stroików świątecznych, kartek bożonarodzeniowych. Tak jak przystało w każde święta Bożego Narodzenia, to właśnie istotą świąt są wspólne spotkania, wspólne kolędowanie i tak ma miejsce to właśnie dzisiaj w Lidzbarku. Od lat wyczekiwany remont mostu na rzece Wel przy ulicy Wdziałdowskiej trwa. Proszący się o modernizację ponad 60-letni obiekt został już zdemontowany. Prace nad budową nowego potrwają pół roku. W chwili obecnej trwają prace związane z przebudową mostu, głównego mostu na rzece Wel w centrum naszego miasta przy ulicy Wdziałdowskiej. Prace toczą się we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Jeszcze w tym roku stary most będzie całkowicie rozebrany. Stary most, który został wybudowany, co ciekawe, w 1954 roku i od tylu lat służy mieszkańcom Lidzbarka.